Respeaking międzyjęzykowy. Podczas wydarzeń z udziałem zagranicznych prelegentów umiejętność tworzenia napisów międzyjęzykowych jest nieoceniona. Skraca to czas powstawania napisów i umożliwia dyskretne dostarczenie usługi tym, którzy jej potrzebują. Co dokładnie oznacza respeaking międzyjęzykowy? Jest to metoda tworzenia napisów na żywo z jednoczesnym tłumaczeniem z innego języka. W ten sposób tworzymy napisy na przykład podczas konferencji. Tak powstały polskie napisy do anglojęzycznej konferencji w ramach projektu ILSA. It's my pleasure, ladies and gentlemen, to welcome you here. We are Mam ogromną przyjemność powitać Państwa na konferencji projektu ILSA. ILSA oznacza międzyjęzykowe napisy na żywo. Subtitling for Access. As I said, it's a European project and my colleague Pablo will tell you more. Jest to projekt europejski, przecinek, o którym opowie mój kolega Pablo. Międzyjęzykowe napisy na żywo mogą powstawać w dwóch modelach. Z udziałem tłumacza i respeakera lub bez tłumacza, tłumaczone bezpośrednio przez respeakera międzyjęzykowego. Z perspektywy odbiorców efekt będzie podobny. Różnice mogą wystąpić jedynie w opóźnieniu, ale napisy te powstają w zupełnie inny sposób. Z perspektywy respeakera są to dwa różne zadania. Powtarzając po tłumaczu, mogę powtórzyć jego błędy, a także wydłuża się czas pojawienia się napisów. Dlatego ja wolę tłumaczyć bezpośrednio z języka obcego. Daje mi to większą kontrolę nad tłumaczeniem. Czas pojawienia się napisów skraca się, ale dodatkowo muszę pamiętać na przykład o dyktowaniu interpunkcji. Moderator musi słuchać głosu respeakera, ale także śledzić wypowiedzi oryginalne. Dlatego w respeakingu międzyjęzykowym musi po prostu znać ten język, z którego tłumaczymy. W obu modelach esencja pracy moderatora jest taka sama. Musi wyłapać błędy i jak najszybciej je poprawić. Ostatnio realizowaliśmy polskie napisy na żywo podczas spotkania z odtwórcami głównych ról w serialu Wiedźmin, czyli w najnowszej, bardzo popularnej produkcji Netflixa. Tym razem zdecydowaliśmy się skorzystać z pomocy tłumacza. Był to zresztą doświadczony tłumacz filmowy, specjalizujący się na przykład w obsłudze festiwali filmowych. Dzięki temu my sami mogliśmy skupić się na rozwijaniu słownika, który musiał być rozszerzony o słownictwo charakterystyczne dla serialu i dla książek, o które serial jest oparty. Jednak zawsze trzeba zachować gotowość do tłumaczenia. Kiedy jestem na konferencji, która odbywa się w całości w języku angielskim, nie mam wyboru, jestem tłumaczem respeakerem. Tłumaczę, reformułuję oraz dodaję komendy. Jedno jest pewne. Bez względu na to, czy z napisów międzyjęzykowych korzystają niesłyszący czy słyszący, ta forma tłumaczenia jest dyskretniejsza niż tradycyjne tłumaczenie symultaniczne. Jest też prostsza w obsłudze. Nie wymaga wydawania i odbioru słuchawek i odbiorników.